Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 94. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj tak naprawdę jeden temat. Temat rzeka, jak dla mnie. Bardzo się cieszę, że to się zamienia w temat rzekę, ponieważ chodzi o rywalizację pomiędzy Philadelphia 76ers a Boston Celtics. I można powiedzieć, jest to przynajmniej dla mnie chyba najciekawsza w tej chwili rywalizacja w całej NBA, bo ciężko mi sobie wyobrazić drugą tak wyrównaną, mimo że ostatnio zwycięstwa były tylko po jednej stronie, to gdzieś tam mam wrażenie, że ta rywalizacja ma największy potencjał, jeśli chodzi o serię siedmiomeczową i tak, żeby z tych siedmiu meczów za 4-5 było naprawdę wyrównanych do ostatnich sekund. Ostatni sezon, jeśli policzyć poprzednie wszystkie mecze z tego sezonu, nie licząc tego z ostatniej nocy i mecze z poprzednich playoffs, no to Celtics mieli serię 7-1 z Sixers, bo to było 4-1 w poprzednich playoffach i 3-0 w tym sezonie. No i Sixers mogą powiedzieć, wreszcie udało się wygrać mecz. Sixers zrobili to w naprawdę niezłym stylu, natomiast nie przyszło im to łatwo. Przede wszystkim do zwycięstwa przyczynił się wielki Joel Embiid, który po meczu miał swoje chwile razem z ESPN, gdzie w wywiadzie powiedział, że jest najbardziej niepowstrzymywalnym zawodnikiem w NBA, gdzie jest najlepszym, że to podobno Celtics go potrafią bronić najlepiej, no i jak to im się udało, to nie za bardzo, bo Embiid skończył dzisiaj mecz z 37 punktami, 22 zbiórkami, co jest jego rekordem kariery. Trafił do tego 20 z 21 rzutów wolnych i pokazuje, że center też potrafi rzucać osobiste świetnie. No i w końcówce miał też ważne akcje, tak? No bo to on zablokował rzut Kyriego Irvinga, który mógł zmniejszyć różnicę do jednego punktu. Także tutaj zdecydowanie plus dla Embiida. Odnośnie tego, czy Celtics potrafią go bronić, no to w poprzednich trzech meczach tego sezonu rzucał przeciwko nim prawie 27 punktów, miał 13 zbiórek, trafił 46% z gry, więc wcale nie tak źle. W playoffach z poprzedniego sezonu było to trochę gorzej, bo to było 23 punkty, 14 zbiórek i 44% z gry. Natomiast pamiętajmy, Embiid wtedy wracał po kontuzji z końcówki sezonu zasadniczego i tak naprawdę mam wrażenie, że nie był w pełni, może nie tyle sprawny, bo sprawny był na pewno w pełni, natomiast był troszkę jeszcze wciąż zardzewiały. Takie przynajmniej ja odnosiłem wrażenie. No druga sprawa, wtedy piątym najlepszym zawodnikiem w Filadelfii był chyba Marco Bellinelli, więc to jest różnica, bo w tej chwili jest nim JJ Redick. A momentami nawet Redick wyrasta na kogoś ważniejszego niż piąty najlepszy zawodnik. Także tu zdecydowanie to na plus dla Sixers. Na minus dla Sixers i samego Embiida jest to, że musiał zagrać aż 41 minut. Minuty oczywiście cieszy to, że Embiid jest zdrowy w tym sezonie i gra praktycznie regularnie. Natomiast to już jest drugi mecz w tym sezonie, kiedy zagrał powyżej 40 minut. I w ogóle dziewiąty, w których zagrał więcej niż 36, zdaje się, jeśli dobrze liczę. I w tych 9 meczach Sixers wygrali tylko 3 razy, więc wcale duże minuty Embiida nie oznaczają, że drużyna wygrywa. Druga sprawa, wciąż gdzieś tam z tyłu głowy siedzi to zmartwienie, przynajmniej w moim przypadku, czy Embiid na pewno podoła fizycznie, czy on na pewno będzie już dalej zdrowy. Bardzo tego chcę, bardzo mu kibicuję, natomiast gdzieś tam to wciąż pozostaje z tyłu głowy. Taka mała lampeczka ostrzegawcza, która cały czas mówi, czy na pewno wytrzymają jego kolana, czy na pewno wytrzyma cały jego organizm, więc tu się martwię trochę, tym bardziej, że Embiid już w tym sezonie ma łącznie więcej minut niż w całym poprzednim, a jeszcze trochę grania zostało, jeszcze kilkanaście spotkań sezonu zasadniczego i później oby jak najdłuższe dla Sixers playoffy. Dlaczego było łatwiej w ogóle Sixers w tym meczu? Po pierwsze, Celtics przystąpili do spotkania bez Gordona Haywarda, na którego można oczywiście narzekać w tym sezonie, można wieszać na nim psy, można go tłumaczyć z tego, że jest zawodnikiem, który wraca po ciężkiej kontuzji i jeszcze nie odzyskał pełni sprawności, ale z drugiej strony Hayward jest zawodnikiem jednym z najważniejszych na ławce Bostonu i to on, mimo nie najlepszych statystyk, jest zawodnikiem plusowym. Tak, z nim na parkiecie Celtics grają lepiej niż bez niego. No, Haywarda nie było w tym meczu ze względu na to, że pauzuje po wstrząśnieniu mózgu.
i dopiero będzie walczył o to, żeby wrócić do grania. Nie było też do końca spotkania Arona Bainesa, który zaczął mecz, natomiast później złapał kontuzję kostki i ostatnich minut już nie było go na parkiecie i nie zagrał też końcówki spotkania Marcus Smart i wydaje się, że to największa strata, bo na początku trzeciej kwarty doszło do małej utarczki pomiędzy Smartem a Embiidem. Embiid stawiał zasłonę, na którą chciał obiec Smart, Embiid wystawił trochę łokieć za bardzo w prawo, Smart na ten łokieć się nadział, oczywiście się przewrócił, co było już pierwszym aktem flopowania w tej sytuacji. Następnie, jako że się wkurzył, to podbiegł i pchnął Embiida w plecy. Embiid zachował się tak, jakby go trafił 20-tonowy jakiś kamień. Też zaprezentował swoje umiejętności aktorskie i przepłynął po parkiecie jakieś dobre 3 metry, po czym wstał i ruszył w kierunku Smarta, żeby sobie wyjaśnić całą sytuację. Skończyło się na tym, że Smart został wyrzucony z boiska i Celtics od tego momentu przestali grać dobrze i w ataku, i w obronie. W momencie, kiedy on schodził z boiska, Celtics byli na prowadzeniu 11 albo 10 punktami. 11. Resztę spotkania przegrali 60-46. Ja nie mówię, że ze Smartem by wygrali ten mecz, ale na pewno byłoby im o tyle lepiej, że to on mógłby w czwartej kwarcie kryć Jimmy'ego Butlera. Butlera, który tak naprawdę wygrał to spotkanie w końcówce dla Sixers. Butlera, który był zimny przez cały mecz, ale w czwartej kwarcie był tym graczem, który zapewnił im wygraną, bo jakby nie patrzeć, Butler rozpoczął mecz od trafienia 1 z 8 rzutów z gry, natomiast ostatnie 8 minut i 40 sekund z czwartej kwarty to było 15 jego punktów, w tym 3 trójki, no i ten najważniejszy rzut na 5 sekund przed końcem, który sprawił, że Sixers mieli bufor bezpieczeństwa, bo wcześniej było plus 3, a po jego rzucie zrobiło się plus 5. Gdyby nie trafił, Celtics zebraliby piłkę, mieliby czas na swoją akcję i tylko minus 3 mogliby doprowadzić do dogrywki, a tam nie wiadomo, jakby się to wszystko potoczyło. Więc tutaj Butler był kolejny raz bohaterem, to już chyba trzeci raz w tym sezonie, albo nawet więcej. On w pierwszych 2 tygodniach 2 game winery trafił dla Sixers, później troszkę uspokoił się, troszkę ucichł. Usunął się w cień, co w sumie wyszło nie najgorzej dla drużyny. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że Butler gdzieś tam znalazł wreszcie swoje miejsce, że wie, że Embiid i Simmons to są dwie najważniejsze postaci, a on wymiennie z Tobiasem Harrisem i JJ'em Redickiem manewruje pomiędzy trzecią a piątą najważniejszą postacią w zespole. Natomiast jedna rzecz w kwestii też Butlera odnośnie przyszłości i playoffów. W playoffach on nie może sobie pozwolić na takie 3 kwarty słabe jak teraz. Nie może sobie pozwolić na początek 1-8 z gry, bo tam takiego marginesu błędu nie będzie. Kluczem jest też to, żeby po pierwsze wszyscy pozostali zdrowi, a po drugie, żeby wszyscy pozostali w 100% skupieni. I to bardziej mi się wydaje być uwaga do Celtics, którzy właśnie w osobie Marcusa Smarta mają taki mały zapalnik, który może niekoniecznie w dobrym momencie i w dobrym kierunku odpalić. Smart, tak jak wcześniej powiedziałem, to świetny obrońca i on może tutaj być odpowiedzią właśnie chociażby na Jimmy'ego Butlera. Bo wyobraźcie sobie, że w ostatniej akcji to nie Butler kryje, nie Irving kryje Butlera, a właśnie Smart. I to byłoby zdecydowanie lepsze dla Celtics, no ale było jak było, więc tutaj Smart musi zdecydowanie trzymać swoje nerwy na wodzy i poprawić się w tym aspekcie, żeby po prostu nie dać się sprowokować. Druga sprawa to taka, że Smart też może w ataku nie jest jakimś błyskotliwym zawodnikiem, natomiast trafia bardzo solidne, prawie 37% trójek, co bardzo się przydaje drużynie i jest bardzo, bardzo przydatne, chociażby w czwartej kwarcie w tym meczu, kiedy Irving był 1-8 z łuku zdaje się, albo 1-6 w czwartej kwarcie, więc tutaj ten Smart, do którego można było rozrzucić piłkę, byłby zdecydowanie przydatny, szczególnie w sytuacji, kiedy świetny w pierwszej połowie Terry Rozier po przerwie był niewidoczny, bo to przerzucił 14 punktów, po przerwie tylko 6 i to też tak jakoś gdzieś tam psim świętem, więc to zdecydowanie na minus dla Celtics. Ale podsumowując to wszystko, bo wiadomo, Celtics pierwszy raz od dawna przegrali Sixers, pierwszy raz w tym sezonie, więc to zdecydowanie nie mogą czuć się wielkimi przegranymi, gdyż tak jak powiedziałem, grali bez Haywarda, kończyli mecz bez Bainesa i bez Smarta,
A i tak byli w grze do ostatniej chwili. Tak naprawdę dopiero wyłączenie Smarta sprawiło, że Celtics zaczęli tracić swoją przewagę. Koniec końców, to jest taka seria, na którą ja czekam i bardzo liczę, że do takiej rywalizacji w playoffach dojdzie, bo naprawdę świetnie się to ogląda. Na obecną chwilę niestety, gdyby tak miała się zakończyć rywalizacja na wschodzie, to najwcześniej mogłyby te drużyny ze sobą się spotkać w finale konferencji, co też byłoby super, natomiast wydaje mi się, że wtedy może być problem z tym, żeby one się ze sobą spotkały. Więc chyba wolałbym tę rywalizację w drugiej rundzie playoff. Ale jeszcze jest kilkanaście spotkań, więc wszystko może jeszcze się poprzestawiać w konferencji wschodniej, jeszcze może zupełnie inaczej wyglądać końcówka i ta tabela. Bo chociażby Celtics przez te ostatnie porażki spadli nagle poniżej Indiana Pacers, ale z drugiej strony chcieliby na pewno na nich trafić w pierwszej rundzie. Więc to jest, tak jak powiedziałem, ta rywalizacja, na którą najbardziej czekam. Okej. Okay. Tyle na dzisiaj, krótszy odcinek troszkę, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do komentowania i do usłyszenia w następnym odcinku. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.